To niedziela, wracamy z Radomia Krumem po przerwie zimowej, wracamy po ciężkiej, bardzo ciężkiej dla kibiców Radomiaka sobocie, przegrywamy na inaugurację rozgrywek wiosennych z Krakowią 0-6 i o tym meczu dzisiaj sobie porozmawiamy w naszym znakomitym gronie. Widzę, że już dołączył się do nas Rafał Jączyk, a więc nasza ekipa pod Gołębnikiem, nasz przedstawiciel pod Gołębnikiem. Rafał, czy się słyszymy? Na razie się chyba nie słyszymy. Widziałem, że tutaj dołączał już też Igor Jakubowski. Także Igor, ja cię też serdecznie zapraszam, jakbyś chciał od samego początku z nami tutaj rozpocząć. Dajcie znać, czy jest nas słychać, czy wszystko jest okej, bo póki co tutaj z Rafałem się nie słyszałem i nie wiem, czy wszystko jest okej. Dobra, dostaję tutaj informację, że mnie słychać. Rafał, może po prostu wskocz jeszcze raz na pokój i zobaczymy, czy to coś pomoże. Dobra, słuchajcie, próbuję tutaj Rafała jeszcze podłączyć, bo coś się od początku niestety dobrego tutaj nie wydarzyło, podobnie jak zresztą w tym wczorajszym meczu, podobnie jak z początkiem wczorajszego meczu. Jeszcze raz wszystkich serdecznie oczywiście witam. No i dzisiaj rozmawiamy o tym meczu, tak? Chociaż ciężko będzie tutaj o jakiekolwiek sensowne wnioski, to myślę, że warto jednak podyskutować. Wiadomo, od czego wyjdziemy od tej 15 sekundy. Witam ciebie, Igor, czy jesteś z nami? Daj znać. Siemanko, jestem, cześć wszystkim. Okej, no to spoko, to czekamy w takim razie jeszcze na Rafała. Ja standardowo zachęcam do tego, żebyście się zgłaszali, jeżeli chcecie zabrać głos, jeżeli chcielibyście z nami porozmawiać. Natomiast jeżeli macie takie możliwości, to oczywiście możecie pisać na czacie. Widzę, że tutaj pojawiają się już pierwsze komentarze, że siema, także piszcie w komentarzach, co i jak, zadawajcie pytania, my się oczywiście będziemy do wszystkiego w miarę możliwości starali odnosić. No i co? No i zaczynamy od samego początku, a więc od tego, co wydarzyło się w 14 sekundzie tego spotkania. Ja wczoraj odpowiedniego posta na Twitterze wrzuciłem, nie spodziewając się nawet, że ten post tak daleko pójdzie, że odbije się takim szerokim echem. Przyznam się szczerze, że zająłem się po prostu pracą, bo sam mecz obejrzałem gdzieś tam będąc na przerwie. Później musiałem wrócić do swoich obowiązków zawodowych, więc zostawiłem w zasadzie tego Twittera na kolejne 8 czy 9 godzin. Zalogowałem się i później się okazało, że ten post gdzieś tam do 100 tysięcy wyświetleń dotarł i po prostu masa przeróżnych komentarzy od takich, że był to nieszczęśliwy faul, że kartka mogła być to żółta kartka, poprzez takie komentarze tylu, że o czym ja w ogóle rozmawiam, czerwień zasłużona, poprzez jakieś tam głupie i niepotrzebne komentarze i obrażanie mojej osoby. No, ja powiem tak, jakby trzymam się cały czas z tego swojego zdania. Oczywiście obejrzałem jeszcze raz tą sytuację, obejrzałem dzisiaj też chwilkę temu dosłownie była analiza tej sytuacji w Lidze Plus Ekstra i pojawiło się to jakby w takim zapisie sędziowskim, który pozwolę sobie zacytować. Atak nogami lub atak w walce o piłkę, który naraża na niebezpieczeństwo zawodnika drużyny przeciwnej lub który wykonany został z użyciem nadmiernej siły lub brutalności. A więc tak to jest zapisane gdzieś tam w przepisach. Oczywiście sędzia musiał podjąć taką, a nie inną decyzję. Wyrzucił Roszę z boiska. Czy ja się z tym zgadzam? No to jest oczywiście inna prawa, ale ja uważam, że każdy w tej sytuacji ma prawo do tego, by wyrazić swoją opinię. Możemy się nie zgadzać, możemy gdzieś tam nawzajem się krytykować, ale ja bym raczej był za tym, żeby tutaj zachowane zostały jakieś resztki chociażby kultury, ale widzę, że tutaj użytkownicy Twittera, co po niektórzy, naprawdę się tak zagotowali i nie potrafili merytorycznie gdzieś przekazać tego, co sądzą, no ale cóż, jest jak jest. Widzę, że tutaj Rafał do nas dołącza chyba z naszego drugiego konta.
Rafał, daj znać, czy jesteś. PG gościu. Halo, halo. Halo, halo, jestem. Czy mnie słychać? Jesteś. Tak, teraz cię słychać. Spoko, mam tu małe problemy techniczne. Mam nadzieję, że będzie jakoś się uda się rozwiązać, więc jestem już z wami. Co prawda z drugiego profilu tego naszego gołąbnikowego dla gości. Małe turbulencje, no ale dobra. Najważniejsze, że jesteś i będziesz mógł tutaj z nami podyskutować. Igor, bo dołączyłeś się jako pierwszy, no to ja ciebie jeszcze zapytam, bo nie każdy gdzieś tam się wypowiedział w kwestii tego faulu. Ty powiedz, czy ty w ogóle byłeś na tym meczu w Krakowie, czy oglądałeś go przed telewizją, jak to było w ogóle z tobą? Wiesz co, ja dojechałem na mecz w Krakowie i byłem na mecz w Krakowie, niestety wystąpiły pewne komplikacje, to znaczy opóźnienie pociągu, no i dojechałem chwilę przed przerwą, także sam początek oglądałem jeszcze z telefonu. Co do faulu, to powiem szczerze, że to jest bardzo kwestia indywidualna. Tutaj no ewidentnie mamy stempla i mamy stempla w taki niefortunny sposób, że to nie było zwykłe nadepnięcie na stopę, tylko mieliśmy buta, który prześliznął się na kostkę i tą kostkę tak dość mocno wykrzywił. Czy to jest sytuacja na czerwoną kartkę? Moim zdaniem tutaj wszystko zależało od interpretacji sędziego. Jeśli miałbym wyrazić subiektywne zdanie, no to nie, jest to sytuacja na żółtą kartkę zdecydowanie, na czerwoną nie, no bo po prostu był to nieszczęśliwy wypadek. Ani Leo, ani Rosza nie chciał tego zrobić, ani nie zrobił tego umyślnie. Po prostu poślizgnął się o piłkę, którą próbował odebrać, no ale natomiast sędzia tutaj dał czerwoną kartkę i jeśli się popierać przepisami, to miał do tego pełne prawo i nie ma tutaj co dyskutować. Ja jeszcze tylko chciałbym się odnieść na koniec, bo już nie będę odnosił się do tej sytuacji z faulem. Myślę, że wszystko, co miałem powiedzieć, to powiedziałem. Natomiast taki największy zarzut, jeżeli chodzi o tego mojego tweeta, gdzie napisałem, że podjęcie takiej decyzji w 15 sekundzie o czerwonej kartce to jest skandal. Chodziło mi tu o to przede wszystkim, że jednak no, był to początek meczu. Na dobrą sprawę to było bodajże trzecie podanie. W ogóle gdzieś ta piłka dopiero pierwszy raz poleciała od jednego zawodnika do drugiego, tak? I jak sobie obejrzymy programy, przeróżne programy sędziowskie, jak obejrzycie sobie naprawdę liczne materiały, które pojawiają się w internecie z udziałem czy to aktualnie sędziujących arbitrów, czy tych, którzy sędziowali w przeszłości, no to niejednokrotnie oni powiedzą, że po prostu są takie mecze i są takie wydarzenia, gdzie oni nie chcą od samego początku po prostu podejmować aż tak radykalnych decyzji, bo one po prostu zabijają później gdzieś tam mecz. Okej, to co powiedział Igor, ja się tutaj zgadzam i zostało to gdzieś wyjaśnione przez kilka osób, również przez pana Lyczmańskiego, widzę plus ekstra, że sędzia miał tutaj absolutnie prawo do tego, żeby tą czerwoną kartkę pokazać, pokazał ją. Ja natomiast uważam, że gdyby to była kartka żółta, też sędzia by się z tego absolutnie mógł wytłumaczyć. No i mówimy tutaj przede wszystkim o tym, że po pierwsze intencja, po drugie też, no mówmy się szczerze, gdyby Rosza bezpośrednio gdzieś trafił od razu w nogę Sokołowskiego, no to nie byłoby w ogóle tutaj dyskusji, w ogóle żadnego tweeta nawet bym tutaj nie wrzucił. No było to troszeczkę pechowe zagranie, także ja uważam, że po prostu Rosza już nie miał po prostu żadnej szansy, żeby w jakikolwiek sposób tą sytuację jakoś próbować je jeszcze uniknąć, tak? To był poślizg na piłce, chwilę zresztą wcześniej przed tą sytuacją komentatorzy Canal Plus podkreślali, że murawa jest śliska, że są trudne warunki, no i no, wyszło jak wyszło, tak? Szkoda, bo wydaje mi się, że ta sytuacja może nie wypaczyła wynik tego meczu, bo o tym sobie pewnie gdzieś tam za chwilkę jeszcze porozmawiamy, że jednak to było osłabienie jednego zawodnika, a nie kilku. No ale
to, co będzie się działo w najbliższych tygodniach, na pewno ta sytuacja też komplikuje. Chociaż słyszałem, że niby klub gdzieś tam jeszcze będzie próbował się od tej sytuacji ewentualnie odwoływać. Rafał, czy ty coś chciałbyś powiedzieć w tym temacie, bo jakby też nie mieliśmy okazji porozmawiać o tym meczu generalnie. Ja sobie obejrzałem dopiero skrót tego meczu 20 minut temu jeszcze raz, bo też, tak jak mówię, trochę jednak pracy było. No i dzisiaj też bardzo zalatany, ale mówię, jeszcze rzucę okiem raz na skrót tego meczu, żeby to sobie wszystko jeszcze raz zobaczyć. Rafał, oddaję ci głos, odnieś się do tego faulu, a później będę was wpuszczał, bo widzę, że kolejne osoby się zgłaszają. To znaczy, ja się zgadzam tak jakby z wami, że zarówno sędzia wybroni się przy tym, że podyktował czerwoną kartkę, bo jednak te przepisy gdzieś będą stały za nim. Z drugiej strony widać ewidentnie, że to był całkowity przypadek. No, nie było tam umyślności i zamiaru Roszy i w pierwszej minucie można było podejść do VAR-u i zinterpretować to na żółtą kartkę, bo widać było tam przypadkowość, ale wszyscy tu rozmawiamy o błędzie sędziego, ale no myślę, że też wypadałoby skrytykować troszeczkę Roszę, bo bardzo mało się o tym mówi, ale no, fatalne przyjęcie piłki, gdzie ta piłka odskakuje i też trochę nie rozumiem, czemu Rosza wchodził w tą piłkę takim no, dziwnym ślizgiem w środku pola. Przecież przy takich długich nogach, jak on ma, wystarczyło zbić tą piłkę czubkami, końcami palca z tak zwanego kargula i to całkiem inaczej mogłoby by się skończyć. Ja wiem, że to jest moment i to jest szybka, momentalna reakcja i ciężko jakby rozliczać z tego zawodnika. No, jakby nie było, ta noga poleciała. Był faul, sędzia na pewno z niego się wybroni, ale myślę, że gdyby pokazał żółtą kartkę Roszy, to tak byłoby to naprawdę z duchem gry, tym bardziej, że nie było tam żadnej umyślności, a Sokołowski po chwili się podniósł i był gotowy do gry, nie było tam jakiegoś poważnego urazu czy kontuzji, więc no na pewno ta sytuacja miała ogromny wpływ i znaczenie na przebieg całego spotkania i na morale drużyny. Filip, witam cię bardzo serdecznie i zapraszam do dyskusji. Witam, cześć. Słuchajcie, dwie sprawy, bo dwie czerwone kartki. Ta pierwsza, ciężko się z nią no, mimo wszystko nie zgodzić. No, wyprostowana noga, atak na kostkę, no, sędzia mógł podjąć taką decyzję, taką podjął. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że Leo dostanie karę zawieszenia minimalną, no, czyli jeden mecz, jak rozumiem, i będzie mógł zagrać w arcyważnym meczu o utrzymanie z Wartą. I druga sprawa jest taka, że Leo bardzo mocno tę kartkę przeżył, bo ja akurat byłem w Krakowie na sektorze gospodarzy koło można powiedzieć VIP-ów i widziałem, jak Leo schodził, no to mocno to na niego wpłynęło, więc jakieś, powiedziałbym, wsparcie też dla niego, czy jakąś świadomością, czy po prostu jakimś wpisem w mediach społecznościowych może go trochę podbuduje. Na pewno tu intencjonalności żadnej nie było, no oczywiście nic go nie tłumaczy, natomiast no, walczył, starał się, no i takie rzeczy się zdarzają. No, a druga sprawa, no to biegunowo odmienna sytuacja Michała Kaputa, który no, zachował się po prostu skandalicznie i tutaj wręcz przeciwnie, mam nadzieję, że dostanie sporą karę, no bo to nie przystoi się zachowywać w taki sposób i robić takie rzeczy w środku boiska, zwłaszcza jak jest mecz przegrany. No, bardzo przykro się to oglądało tutaj. Też mocno ten mecz przeżyłem, zwłaszcza, że wysłuchiwałem pod adresem Radomiaka i Radomian wiele bardzo nieprzyjemnych sytuacji i odzywek, też sytuacja skandaliczna z konferencji prasowej. Myślę, że tutaj klub też nie powinien tego zostawić
bez reakcji wypowiedź pani rzeczniczki Krakowi, no to było bardzo nieprzyjemne, no ale cóż, no było, minęło, trzeba wyciągnąć z tego lekcję, cieszyć się, że to tylko jeden mecz, lepiej raz przegrać 6-0 niż 6 razy po 1, także no walczymy z Pogonią, może jakiś punkt się uda wywalczyć mimo tych osłabień i potem dwa super istotne mecze. No ponieważ Filip tutaj już poruszył niejako temat tej drugiej czerwonej kartki, do której miałem później przejść, no to ja też jakby podpiszę się tutaj pod tym, co powiedział właśnie Filip, że no takie sytuacje nie przystają piłkarzowi tak doświadczonemu jak Michał Kaput, piłkarzowi, który jednak tutaj jest z naszym klubem no dość mocno związany, tak, bo grał w przeszłości. Wydaje mi się, że taki jeden z jaśniejszych punktów, jeżeli chodzi o ten środek pola z rundy jesiennej, także no ja raczej bym tutaj od takiego piłkarza wymagał troszeczkę więcej niż od tych nowych zawodników i w sytuacji, w której potrzebne jest to wsparcie, potrzebne jest wsparcie mentalne dla kolegów, ale i też dla całej drużyny w ogóle, nie wypada czegoś takiego robić. Michał tutaj naprawdę zachował się no beznadziejnie, tak, to można by przy różnych epitetów tutaj czy metafor szukać, to było zachowanie szczeniackie, to było zachowanie nieodpowiedzialne, jak najbardziej czerwona kartka zasłużona i ja się tylko zastanawiam, jak duża będzie to kara, bo wydaje mi się, że w tym przypadku no to może być kilka dobrych spotkań i w zasadzie wykreślenie się na nawet na miesiąc z gry, jeśli chodzi o Michała Kaputa. Nie wiem, czy tutaj się Rafał, Igor ewentualnie zgodzicie, ale wydaje mi się, że no powinno tak faktycznie tutaj dojść do jakiejś rozmowy. Pewnie doszło do takiej rozmowy, ale wydaje mi się, że no trzeba tutaj siąść i po męsku pogadać, bo tak zachowywać się po prostu w takim momencie nie wolno. Znaczy, no myślę, że taka rozmowa na pewno była, ale też trzeba trochę wziąć pod uwagę sytuację, wynik, sytuację boiskową, jak się nie ułożył ten mecz. Gdzieś taka złość, no nie powiem, że sportowa była złość, bo źle to wyglądało. Michał zareagował, jak zareagował, na tyle, ile znam Michała, tyle razy, kiedy rozmawialiśmy, więc myślę, że to raczej wyszło tak spontanicznie, to nie było nic umyślnego. Przypuszczam, że trener Kędziorek czy ktoś z zarządu gdzieś tam jakąś rozmowę przeprowadzi, ale no, równie dobrze, gdyby ona się nie odbiła, to myślę, że Michał sam jest w pełni świadomy tego, co zrobił. No, szkoda, że tak wyszło. Obawiam się, że gdzieś może okazać się, że będzie musiał pauzować ze 3 mecze. Obym się mylił, ale no, 2 mecze to jest przecież to minimum za czerwoną kartkę bezpośrednią. Zwłaszcza w związku z niesportowym zachowaniem. No cóż, no jest jak jest, no kadra nam się troszeczkę posypała, tak dla pocieszenia mogę powiedzieć, że dzisiaj tam dostałem zapewnienia z klubu, że najprawdopodobniej we wtorek już na treningu pojawi się nowy napastnik i nie będzie to jakiś tam zawodnik, którego będzie trzeba odbudowywać, który nie jest w grze, tylko no ktoś, kto jest w rytmie meczowym, więc no postaram się gdzieś tam jakichś dodatkowych informacji udzielić jutro czy we wtorek, ale we wtorek taka osoba powinna się pojawić na treningu do uzupełnienia kadry. No wiem, że to jest takie lekkie pocieszenie, bo największy problem obecnie jest ze środkiem pola, ale no miejmy nadzieję, że jakoś to się uda poukładać na najbliższy mecz z Pogonią i potem na kolejne bardzo ważne spotkania z Wartą i ze Stalą Mielec. Jeszcze jak mógłbym na chwilę, kompromitujący występ Cestora, no mam nadzieję, że jak nie będzie musiał grać, to już nie zagra, bo po prostu to, co z nim robił i Kalman i Makuch, no to po prostu masakra. Nie wiem, czy z drugiej drużyny nie zagraliby chłopacy lepiej niż Cestor. Był ogrywany za każdym razem. Każdy pojedynek przegrywał. No, tragedia po prostu. No do tych ocenek, do tych laurek też sobie za chwilkę przejdziemy.
bo będziemy na pewno chcieli ocenić no przede wszystkim to, co nie zagrało, ale też dam wam takie szczególne zadanie, że może uda wam się jakieś pozytywy wyciągnąć, ale o tym za chwilę. Widzę, że Dariusz jeszcze tutaj do nas dołączył, także Dariusz, serdecznie ciebie witam, nasz stały słuchacz, nasz stały też mówca. Daj znać, jak ty to widziałeś i nie wiem, czy słuchasz nas od początku, ale no, na początek tylko wzięliśmy na tapet te czerwone kartki, także tutaj tak tytułem wstępu, jaka jest twoja opinia? Witam serdecznie wszystkich po tej przerwie zimowej. Tak, prawie praktycznie od początku słowa. W zasadzie no nie chcę się powtarzać, natomiast ja taki jeden element bym dorzucił do tej nieszczęsnej 14-15 sekundy meczu, bo zastanawia mnie, czy sędzia Ary sam podjął tą decyzję, czy dopiero po decyzji z wozu VAR, bo były dwa sprzeczne źródła znalazłem. Jeden znalazłem, że to VAR interweniował, a na warze był sędzia Lasy, który, no powiem szczerze, nie jestem wyznawcą spiskowej teorii dziejów, ale nie jest to sędzia, który nam w tym sezonie przynosi, delikatnie mówiąc, szczęście, że przypomnę dwie bramki w Białymstoku, znaczy jedna bramka prawidłowo strzelona, druga sytuacja tam z karnym była, z meczu zdaje się z Wartą też z Lechem ostatnio też na Abramowiczu, to też był sędzia Lasyk. On po tym meczu w Białymstoku pauzował od ekstraklasy w sędziowaniu. No i a drugie gdzieś, że to sędzia Ary sam podjął, więc nie wiem, jak to było, ale myślę, że tutaj no, konsultacja z VAR-em chyba była i powinna być, bo sędzia Arys na początku, tak powiem, zawahał się, długo nie pokazywał żadnej kartki, a później pokazał tą czerwoną kartkę. To tak tyle odnośnie tego faulu. No niestety miało to wpływ na dalszy bieg meczu, ale czy aż taki powinno mieć, to myślę, że dalej będziemy o tym rozmawiać. No dobra, ponieważ już sobie przelecieliśmy te dwie sytuacje z czerwonymi kartkami, mniej więcej wiem, jakie macie zdanie, no to jeszcze zanim przejdziemy sobie do oceny tego, jak traciliśmy bramki i tego, czy faktycznie tutaj można było coś więcej zrobić, żeby tych bramek uniknąć, to ja bym się chciał was zapytać, jaka jest ogólnie wasza ocena tego meczu pod względem tego, że no faktycznie zaczynamy cały mecz praktycznie grając w 10 i powiedzcie mi, Czy wy macie wrażenie, że to miało aż tak duży wpływ na przebieg tego, co działo się później? Czy raczej skłanialibyście się opinii, że ja przynajmniej takie miałem wrażenie, że my w tym meczu graliśmy momentami tak, jakby nas było o co najmniej dwóch albo trzech mniej. Ja miałem wrażenie, że my jesteśmy po prostu zajeżdżani z jednej i drugiej strony skrzydłami. My jesteśmy dużo wolniejsi, nasi piłkarze nie doskakują, tak jakbyśmy my po prostu mieli mniej zawodników na murawie i musieli gdzieś tam, to po prostu te luki były tak duże pomiędzy poszczególnymi zawodnikami, to wszystko tak wyglądało łatwo w momencie, kiedy Cracovia pojawiała się w naszym polu karnym, tam wszystko im praktycznie wpadało. I moje pytanie jest takie, czy ta kartka dla Roszy to było coś, co zdecydowało, czy wy jednak macie wrażenie, że tutaj po prostu kilku piłkarzy jeszcze nie dojechało ewidentnie, jeśli chodzi o formę? Gdzie byście tutaj znaleźli jakąś diagnozę tego wszystkiego? Kto pierwszy? To ja zacznę może. Śmiało. Jeśli mogę. No generalnie powiem tak, ja nie chcę być pesymistą, natomiast uważam, że gdyby Rosza tej czerwonej kartki nie dostał, to i tak byśmy przegrali ten mecz, bo obserwując no z poziomu murawy, to też tak ciężko obserwować, ale mimo wszystko obserwując naszych zawodników, no to bardzo wielu mam wrażenie, że w ogóle z Radomia nie wyjechało. No co, Cesto, no to Filip już tutaj wspomniał, no to nie będę się powtarzał, po prostu szkoda gadać, tragedia i mam nadzieję, że go więcej nie zobaczymy do końca kontraktu. No Abram moim zdaniem też bardzo słaby mecz, no samobój, no trochę pechowy, ale mimo wszystko nasza linia obrony była bardzo średnia w
wpuszczaliśmy sobie zawodników na dośrodkowania, wpuszczaliśmy sobie do centrum, nie był w ogóle pokryty napastnik Krakowi. Tutaj też trochę smutne zaskoczenie, ale nie mogę też zwalać winy zbytnio na Wagnera Diasa. Niby zagrał słaby mecz, ale tutaj akurat on jest też uzależniony od zawodników, od których dostaje podania. Podań nie dostawał w tym meczu prawie w ogóle. No, mam nadzieję, że powinniśmy, może nie mam nadzieję, uważam, że powinniśmy być bardzo zadowoleni i modlić się o remis w następnym meczu z Pogonią, gdyż no to jakie mamy braki kadrowe, plus to widzę dzisiaj Pogoń wygrała ze Śląskiem, no to byłby bardzo dobry scenariusz, jeśli będzie zremisujemy z Pogonią. Natomiast no, mam nadzieję, że w następnych meczach, gdy chłopaki już wrócą z zawieszeń, no to będziemy walczyć o te punkty, bo będzie bardzo ciężko i bardzo ciężki okres przed nami, coś czuję. No i co? No i tyle chyba. No. Słuchajcie, może umówmy się tak, bo jest nas tutaj kilku, że kto po prostu chce zabrać głos, to niech taką łapkę do góry po prostu podniesie, o, coś takiego. Okay, będzie najłatwiej, żeby nie było zamieszania. Dobrze, to ja podnoszę łapkę do góry. Tak, zgodzę się tutaj z Igorem, że faktycznie ten mecz byłoby ciężko wygrać nawet tam w 11. Nie wiem, co było spowodowane, że nie było w ogóle energii w naszych zawodnikach. Trener Kędziorek zapowiadał po prostu jakąś, że będziemy grali szybciej, dużo będzie zespół biegał. Nie było tego widać. Czy to jest wina przetrenowania na tym obozie w Turcji? Nie wiem, no ciężko to nazwać i określić jak jednoznacznie, ale do tego doszło chyba jakieś takie mentalne załamanie. Chyba, chociaż trener na konferencji pomeczowej twierdził, że nie było, że jeszcze w przerwie meczu mówił zawodnikom, że ten mecz można wygrać. No, ciężko jest przy stanie 3-0 mówić zawodnikom, że mogą wygrać, jak oni sami w to nie wierzą, bo to faktycznie nie było widać w tej wiary w zwycięstwo. Sestor, to mówię, to już było powiedziane. Troszkę myślałem, że trener Kędziorek w przerwie już ściągnie Sestora, wprowadzi tego młodego chłopaka Lukę, żeby się już ogrywał. No teraz chyba nie wiem, czy będzie kombinował coś jeszcze ze Storem przed meczem z Pogonią, no ale to zobaczymy. Ciężko doszukać się pozytywów tak naprawdę w zawodnikach. No do tego dochodzi jeszcze, moim zdaniem, też no, nie najlepszy występ Kobylaka. Myślę, że tam przy jednej, dwóch bramkach mógł troszkę lepiej interweniować. Więc znalezienie jakichkolwiek pozytywów, no naprawdę jest ciężko o te pozytywy w tym meczu. Bartek Jędrzejczak do nas dołączył. Bartek, machasz łapką, także wpuszczam cię i witam serdecznie i opowiadaj. Cześć wszystkim. Tak, przysłuchuję się tej rozmowie już od samego początku, więc tutaj i już po tej sytuacji miałem jakieś takie przeczucie, że nie, no już nic z tego dzisiaj nie będzie, bo czasami jest tak, że też tracisz szybko tego zawodnika, ale mimo wszystko potrafisz jednak gdzieś tam tak zorganizować, przestawić szyki, że mimo wszystko zespół rywala ma problem, żeby sforsować twoją defensywę. Ale tutaj miałem takie przeczucie, że tutaj może nie, że skończy się pogromem, ale że my tutaj w Krakowie nic nie ugramy. Co trzeba też chyba zauważyć, ważne też z perspektywy Krakowi było to, że oni no nie dość, że grali zawodnika więcej praktycznie od początku, to też bardzo szybko strzelili bramkę na 1-0 i to ich też z pewnością jeszcze mocniej natknęło.
No a jak padła już ta bramka na 2-0, to wiadomo, że już nie było praktycznie czego zbierać. Filip? Ja bym nie wyciągał jakichś daleko idących wniosków po tym meczu. No, jak dostajesz takiego gonga w pierwszej minucie i zaraz potem po pierwszym strzale bramkę, no to tracisz morale, tracisz zapał. No jeżeli tam Wolski na początku pokazywał się do gry, no to już jak była ta bramka na 2-1, no to widać było nieuznana, tak, co Semedo u nas palonym, no to już widać było, że trochę się podłamał i no nie zgodzę się z trenerem, że piłkarze wierzyli, że po przerwie jeszcze ten mecz był do wygrania, no bo mecz był przegrany po stracie pierwszego gola, no i tak naprawdę jedyny pozytyw, no to 45 minut Okonia, czyli do limitu młodzieżowca jesteśmy trochę bliżej. No i mimo wszystko ten występ Włoskowicia, widać było, że kontrola piłki jest u niego okej, okay, że potrafi się poruszać także na boisku, także no liczę, że z Pogonią zagra i będzie dobrym zawodnikiem dla nas, bo ma ogromny potencjał, widać to po nim. Igor? Jeszcze tak szybkości chciałbym tam domówić jedną rzecz, co Dariusz mówił o Kobylaku. Tam nie chciałbym, może tak, moim zdaniem nie można zrzucać jakiegoś dużego procentu winy za wynik tego spotkania właśnie na Kobylaka, bo no, on mógł się zachować właśnie na przykład przy dwóch ostatnich bramkach. Pierwsza bramka, no to no w zasadzie nie do obrony, taka bomba zza pola karnego, że ciężko było coś w ogóle z tym zrobić. Samobuja brama, no starał się to wyjąć nogą, no nie dało rady, no też nie chciałbym tutaj go obwiniać za to, no bo to nie była jego wina, został zmylony po prostu przez Dawida i tak wyszło, że padł samobój z tego. Natomiast trzeba pamiętać, że Kobylak też jest takim zawodnikiem, który jest bardzo uzależniony od swoich obrońców, a w momencie, gdy obrońca, znaczy gdy dwóch napastników Krakowi jest niepokrytych w polu karnym, to ciężko oczekiwać, że Kobylak będzie łapał wszystko jak leci. No, też tutaj tak moim zdaniem niefajne zachowanie ze strony kibiców Krakowi, gdy wychodzili u Radomiak na drugą połowę, no to skandowali do Kobylaka, że jest najlepszy, że dziękujemy za bramki, no ale mówię, no tutaj ciężko go obwiniać i obarczać całą winą za wynik spotkania właśnie jego. Dzięki. Czy co, swoją drogą powrót Kobylaka do Radomiaka mógł być, mówiąc delikatnie, troszeczkę bardziej szczęśliwy, bo jak sobie popatrzymy na tą tabelkę i jak my wyglądamy w lidze, no to przed tym meczem mieliśmy stracone 23 gole, więc prosta matematyka nas gdzieś tam nam pokazuje, że jedną praktycznie czwartą bramek z rundy jesiennej Kobylak wpuszcza pierwszym swoim meczu, także jest to no naprawdę mówiąc delikatnie mało szczęśliwy powrót do naszej bramki. Rafał, bo widzę, że się zgłaszasz. To znaczy ja trochę w przeciwieństwie do was wszystkich chyba, że jednak trochę tych pozytywów gdzieś tam się dopatruje. To znaczy oczywiście gra obronna no, wyglądała bardzo słabo i tu na temat Cestora i zwłaszcza jego szybkości to nie ma co dyskutować, ale to co napawa mnie optymizmem to gdzieś tak te próby przejścia do ataku, ta gra kombinacyjna, to mimo wszystko, że graliśmy w dziesiątkę i graliśmy bez Roszy, gdzie w zasadzie wszystko opierało się i było planowane na dośrodkowaniach, no ta taktyka musiała się zmienić, a mimo wszystko chłopaki coś kreowali, coś grali, coś próbowali. Starali się coś wymyśleć. No, może nie wychodziło to jakoś idealnie, ale zalążek kilku fajnych akcji, kilka fajnych akcji gdzieś tam udało się przeprowadzić. Na pewno
podcięły skrzydła te dwie szybko stracone bramki. I druga połowa to była trochę taka taktyka, no nie mamy nic do stracenia, rzucamy się do przodu i próbujemy, ale no nie wydaje mi się, żeby akurat no tak załamywać się, że ten zespół wygląda aż tak źle i jest tak tragicznie. Dzisiaj West Ham też przegrał 6-0 z Arsenalem. No takie mecze niestety się zdarzają. Szkoda, że przytrafił się nam, szkoda, że musimy w takich nastrojach rozmawiać, ale no nie skreślałbym absolutnie tego zespołu i nie widział tu wszystkiego w takich czarnych barwach. Ja specjalnie dzisiaj oglądałem ten mecz na powtórce, gdzieś tam sobie pauzowałem No do przodu wyglądało to przyzwoicie. Myślę, że powrót Rossiego do obrony i ewentualnie luka w obwodzie na zmianę, ten Rossi, który będzie dyrygował tą obroną, mam nadzieję, wierzę w to, że zdecydowanie zmieni całkowicie jakby to, jak postrzegamy i jak będzie się prezentowała nasza drużyna. Na pewno bardzo ciężki mecz czeka nas z Pogonią, bo Pogoń to jednak, no, jak na naszą ligę, to mimo wszystko jeden z takich solidniejszych ligowców. No, wypada nam cały środek, więc tutaj choćby jeden punkt będzie naprawdę cenną zdobyczą, ale no nie wiem, ja jakoś tak, wydaje mi się, że jest potencjał w tej drużynie i chłopaki, no może w tym meczu z Pogonią jeszcze się nie uda, ale już z Wartą czy ze Stalą Mielec będzie dobrze. Bartku. Ja jeszcze tutaj w kwestii bramkarza, no bo jak tam pewnie dobrze wiecie, nie jestem jakimś tam wielkim entuzjastą Gabriela Kobylaka w Radomiaku. Natomiast no, muszę powiedzieć uczciwie, że nie sprowadzałbym tej porażki teraz tutaj do kwestii bramkarza, no bo oczywiście no, jak zespół przegrywa 6-0, no to ktoś tam może spojrzeć właśnie na ten aspekt, natomiast to nie były jakieś takie strzały, które inaczej, no gdyby on to wybronił, no to naprawdę szapoba, natomiast wpuścił jej i trudno mi się tutaj jakoś tam przyczepić, no może gdzieś tam przy tej piątej bramce. Ale no nie podobało mi się też zachowanie też naszych kibiców, którzy gdzieś tam też szydzili, tak jakby zwalając winę na postawę bramkarza. Można tam w wielu rzeczach, w paru kwestiach właściwie się przyczepić, natomiast no nie sprowadzałbym po prostu tutaj tego do kwestii akurat bramkarza, bo bramki padały po pierwsza bramka, w ogóle nie było zawodnika tam przy Jaroszyńskim, było za dużo miejsca, co było też efektem tego, że graliśmy o jednego mniej, bo odszedł jeden zawodnik do asekuracji, tak. Druga bramka też, no, zagrana piłka, z którą trochę lepiej powinien sobie poradzić Cestor, więc tutaj się więcej rzeczy na to złożyło, na tę utratę bramek. Natomiast muszę wam powiedzieć, że no jestem ogólnie może nie pełny obaw, ale trochę tak z niepokojem podchodzę do kolejnych meczy, no bo wiadomo, że no Kobylak musi grać, no bo to jest, znaczy musi, no to jest kwestia tego, że nie mamy jakby szerszego manewru, jeśli chodzi o młodzieżowca. Nie dopytałem, jaka tam jest kwestia Zimowskiego. Kompletnie mi to wyszło wczoraj z głowy. Natomiast no, nie spodziewam się zmiany jednak na Pogoń. Obserwowałem też wczoraj bacznie rozgrzewkę i tam też Kobylak nie wyglądał jakoś pewnie na tej rozgrzewce, gdzie to raczej jest formalność. No ale jednak widać, było pewne rzeczy. No i uważam, że tutaj będziemy mieli problem. No tutaj jest pewnie też kwestia tego, jak podejdzie do tego trener, bo oczywiście, jeżeli chodzi o Pogoń i ten mecz, no to nie mamy w tym momencie żadnego napastnika, nawet biorąc pod uwagę to, co Rafał tutaj mówi, że we wtorek może, no, najprawdopodobniej pojawi się napastnik w klubie, to czy on będzie gotowy na piątek, żeby w pierwszym składzie wyjść, a nawet jeżeli byłby gotowy pod względem tam fizycznym, to czy do takiej decyzji by doszło, tego nie wiem.
Więc zakładamy, że na mecz z Pogonią od pierwszej minuty gdzieś tam na pozycji numer 9 wybiegnie Krystian Okoniewski, czyli mamy tego młodzieżowca od początku. Mógłby ewentualnie trener tutaj postawić wówczas na Filipa Majchrowicza w pierwszym składzie. Tylko teraz pytanie jest jeszcze inne. Jak podejdzie do tego sam, do tematu sam Maciej Kędziorek? Czy on będzie tutaj chciał postawić na Gabryla, na Gabrysia pod takim względem, żeby po prostu dać mu kolejną szansę, żeby udowodnił, że ten mecz nie był jakby tak, jak tutaj mówicie, nie była to jego wina, chciałby, żeby tutaj złapał takie dobre morale, czy wręcz przeciwnie, czy da temu Gabrielowi po prostu troszeczkę odpocząć na ławce, spojrzeć i na to gdzieś tam z ławki rezerwowej troszeczkę. No nie wiem, tutaj myślę, że to jest jednak decyzja będzie pod kątem trenera, jeżeli chodzi o Zimowskiego, też nie wiem właśnie, jak tutaj ta sprawa wygląda. Rafał, czy ty w ogóle masz jakieś wiadomości na temat Zimowskiego, bo on faktycznie nie znalazł się nawet w kadrze meczowej na mecz z Krakowią, czy tutaj to była taka jakaś kwestia, jeśli chodzi o względy stricte sportowe, czy może jakieś jeszcze jednak muszą tutaj być formalności, jeżeli chodzi o tego piłkarza. Coś na ten temat wiesz? Znaczy uczciwie powiem, że nie wiem, ale no na konferencji prasowej trener tak troszeczkę przedmeczowej dawał do zrozumienia, że Guilherme nie jest jeszcze gotowy do gry ze względu na swój styl gry. Mówił to zarówno w trakcie konferencji, jak i przez chwilkę po, w sensie takim, że jest przyzwyczajony do takiego brazylijskiego stylu gry, czyli trzymania piłki przy nodze, trochę pobawienia się. Brakuje mu jednak tego takiego europejskiego, polskiego stylu gry, gdzieś tam pogrania ciałem, uważania na to, że może za chwilę doskoczyć obrońca, żeby szybciej oddać tą piłkę, więc troszeczkę tak jak to trenerują, nie chcą zabijać w nim ducha kreatywności, ale jednak Guilherme musi troszeczkę w tym treningu przestawić się na rytmy jakby polskiej ligi, więc myślę, że tutaj gdzieś trzeba postrzegać i szukać, nie chcę nazwać tego problemem, ale no przestawienia się zawodnika, który do tej pory całe życie grał i wychowywał się w Brazylii. W międzyczasie Robert Dębicki do nas dołączył. Robert, witamy cię bardzo serdecznie i zapraszam do zabrania głosu oczywiście. No witam wszystkich. Ja trochę chciałem się odnieść podobnie jak Rafał do tej do ogólnego odbioru tego meczu. No mam może trochę tą przewagę, że oglądałem mecz z Motorem, zwłaszcza pierwsza połówka, natomiast no wiadomo, że omawiamy mecz z Krakowią. Natomiast dla mnie ten zespół nadal ma potencjał, co prawda no pozbawieni jesteśmy w tej chwili trzech zawodników, ale ja bym nie załamywał rąk. Ja uważam, że ta taktyka, którą potem realizował po tej czerwonej kartce i po tej stracie pierwszej bramki realizował zespół z wiarą, że jeszcze coś można z tego zrobić, i ta otwartość do końca tego meczu, bo praktycznie no można było dać drużynie sygnał, że się murujemy i próbujemy się bronić i zagrać z kontry i próbować to w jakiś sposób wybronić albo bronić przynajmniej na początku, żeby to jakoś ogarnąć, no to oni grali cały czas z taką dużą wiarą, że coś się da z tego zrobić. Łącznie z tą drugą połówką, gdzie praktycznie, no cóż, jak się przegrywa 3-0, to czy się przegra 4-0, nie ma większego znaczenia, prawda? A przechodzimy w takim razie próbujemy przynajmniej coś z tego zrobić. No i ja widziałem takie próby. Duże wrażenie wciąż na mnie robi Wolski. Ja uważam, że to był najlepszy zawodnik na boisku, mimo tego, że się nie dało wykreować tej bramki. Natomiast
Ja nie załamowałbym rąk. Wydaje mi się, widziałem wcześniejszy ten mecz z Motorem i byłem pod wrażeniem, zwłaszcza w pierwszej połówce, pewnej intensywności gry, woli walki, wybiegania. No tutaj tu zagrało parę rzeczy też w tym meczu, czyli właśnie ta słabość obronna nasza, to rozstrzelenie formacji, duże przestrzenie. Natomiast też muszę powiedzieć, że no, tak jak Krakowi siadały te bramki, jakie to były strzały, oczywiście nie mówię o tych dwóch samobójach, prawda? No, ale te uderzenia z pierwszej piłki, z woleja, no to też jest kwestia tego, że im wszystko się działo, tak? My nie byliśmy w stanie nie bardzo przeszkodzić. Ta sytuacja z Roszą, myślę, że mocno nadszarpnęła takie morale w drużynie, bo wydaje mi się, że na Roszy opierała się kwestia i ataku, i obrony. I taktyka była taka, że to, znaczy taktyka, no, wiara w to, że Rosza wyjmuje piłki przy rzutach rożnych, przy stałych fragmentach gry, ale też i wszyscy grają na niego, jeśli chodzi o atak. No to ten pomysł się po prostu załamał w pierwszej minucie tego meczu. I to, myślę, mocno ustawiło mecz. Ale ja wciąż zachowuję optymizm i wydaje mi się, że mamy fajnego trenera, który buduje klimat w szatni, i oni się podniosą i zobaczymy, jak ten mecz następny pokaże tego ducha drużyny. Ja w to wierzę i będzie dobrze. Dzięki. Ponieważ jest nas tutaj naprawdę dzisiaj sporo, to po pierwsze bardzo chciałbym wszystkim podziękować, po drugie widziałem, że jeszcze w międzyczasie się pojawiały się kolejne osoby, które chciałyby zabrać głos. Zniknęliście mi, także jeżeli chcecie dołączyć, to przyciśnijcie ten klawisz jeszcze raz, po prostu nie zdążyłem zaakceptować tego, byście po prostu dołączyli do nas. Ponieważ ten program jest przede wszystkim dla was i zawsze te Radomia Krumy tak wyglądały, zawsze zależało mi na tym, żebyście przede wszystkim wy tutaj zabierali głos i żebyśmy sobie dyskutowali, więc nie chciałbym jakoś przeciągać, natomiast ja powiem wam kilka takich odczuć ode mnie. Na szybko. Wydaje mi się, że tak jak tutaj wspomnieliście i tutaj się w pełni zgodzę, chyba lepiej jest po prostu przegrać raz 0 do 6 niż 6 razy 0 do 1, więc wydaje mi się, że może taki kubeł zimnej wody paradoksalnie na pewne osoby, czy to w szatni, czy w zarządzie zadziała tu i teraz i mam nadzieję przede wszystkim, że zadziała, że taki zimny prysznic to chyba dobrze, że wydarzył się w takim momencie i teraz może być już tylko i wyłącznie lepiej. Natomiast ja mam takie wrażenie i tutaj z kilkoma też osobami sobie rozmawiałem przed tym roomem, że mam takie wrażenie, że ten mecz jakby obnażył wszystko to, o czym rozmawialiśmy sobie w poprzednich tygodniach i do czego mieliśmy pewne jakby wątpliwości, a więc kwestia transferów, to, że potrzebujemy stopera, że szukaliśmy tego stopera lewonożnego, że potrzebujemy konkurencji gdzieś dla Dawida Abramowicza. Ja mam wrażenie, że to tutaj przede wszystkim, nie chciałbym powiedzieć, nie chciałbym tego ująć w ten sposób, że sprawa została gdzieś tam olana wręcz, albo że przespaliśmy te kwestie transferowe, bo głęboko wierzę, że jeszcze coś tutaj się zmieni i faktycznie jacyś zawodnicy do nas dołączą, natomiast mówi się cały czas o napastniku. No ale umówmy się szczerze, patrzymy sobie na nasz blok obronny i tutaj jednak kalendarza, tutaj jednak metryki, no to my nie oszukamy, tak? Damian Jakubik, Rafa Rossi, no chociaż Rafa to wiadomo jest cały czas jednak szefo, tak? No ale Damian Jakubik, Mateusz Cichocki, Mike Cestor, to są wszystko zawodnicy już powyżej 30 roku życia. Janek Grzesik też w tym roku 30 pęknie. No i oni młodsi nie będą. My musimy naprawdę za chwilkę tutaj odmładzać skład i ta rewolucja, bo wydaje mi się, że mówimy tutaj jednak o rewolucji w tym bloku defensywnym, musi dojść do skutku. Fajnie, okej, doszedł Luka,
Luka to jest naprawdę zawodnik perspektywiczny, może się nawet faktycznie okazać, że on zostanie z nami na kolejną rundę, no ale kurde, to jest jednak zawodnik wypożyczony, tak? Za chwilkę zabraknie nam jakiejś alternatywy w obronie. Ja tutaj najbardziej mam jakieś obawy, jeżeli chodzi o tą rundę. Mam wrażenie, że my po prostu, że nam brakuje tej pary, jeśli chodzi o grę w obronie i te stracone bramki. No troszeczkę jednak pokazały, że no brakuje orientacji niektórym zawodnikom. Niektórzy zawodnicy jednak nie nadążają już za piłką. Wspomniany choćby przez was Cestor. By the way, też mam nadzieję, że już nie będę musiał oglądać go na Morawie, ale może się okazać, że jednak będziemy musieli, jeżeli żaden transfer nie dojdzie do skutku. Słuchajcie, przechodzimy sobie powolutku dalej, bo chciałbym tutaj jeszcze kilka dzisiaj kwestii poruszyć i zapytam was w takim razie o występ tych nowych zawodników, występ tych debiutantów, można powiedzieć, a więc mówimy tutaj o Wagnerze. No i troszeczkę pewnie trudniej będzie nam Lukę Wuskowicza ocenić, dlatego że no, on jednak wszedł już przy takim, a nie innym wyniku, dlatego o Luce może tak nie do końca będę pytał, bo pewnie będzie wam ciężko się jakoś racjonalnie tutaj wypowiedzieć. Natomiast dajcie znać, co sądzicie na temat gry Wagnera Diaza, bo ja tutaj spotkałem się z przeróżnymi opiniami od takich, że widać w nim potencjał, aż po takie, aż wręcz zupełnie inne, takie wręcz przeciwne, że wyglądał jak troszeczkę takie dziecko zagubione we mgle. Także dajcie znać, co sądzicie na temat Wagnera Diaza i tutaj kto pierwszy się zgłosi, no to kto pierwszy, ten lepszy, tak powiem. Jestem. No to dawaj, Rafał. Ja powiem tak, no tak średnią ocenę w skali od 1 do 10 to tak umiarkowane 6 bym dał. Niby biegał, niby się starał, ale jednak no nie wiem, no nie przekonywał mnie tak. Miał tam ze dwie akcje z przodu w polu karnym na początku, gdzie jeszcze jakoś to w miarę wyglądało, ale no tracił dużo piłek. Takie niepewne były tego jego zagrania. Tak nie potrafił się jakby zastawić ciałem w niektórych momentach, więc no ja według mnie Wagner jeden ze słabszych zawodników we wczorajszym meczu. Oczywiście ciężko gdzieś tam kogoś oceniać, że był zdecydowanie lepszy czy coś przy wyniku 6-0, ale w mojej ocenie no tak wśród trzech najsłabszych. Bartek? Nie no, na pewno widać, że to jest zawodnik o zupełnie innej specyfice niż Eddie Semedo. Inny typ gracza. Eddie to szybkościowiec, taki bardziej, wydaje mi się, zawodnik do takiej szybkiej gry. Trudno w ogóle też ocenić Wagnera Diasa, bo dla mnie to występ bezbarwny, ale no też trzeba pamiętać o tym, że tak jak mówiłem wcześniej, tutaj ta czerwona kartka kompletnie rozsypała ten mecz i z pewnością te założenia były zupełnie inne. Plan na ten mecz był z pewnością zupełnie inny i właściwie no, po tej czerwonej kartce nie można było tego zrealizować, więc spodziewam się, że i Wagner Diaz miał inne założenia, ale to w ogóle nie wyszło i z tą jego oceną no to będziemy musieli poczekać do kolejnych meczów. Czy ktoś jeszcze tutaj jest chętny odnośnie Wagnera, bo przechodzimy do kolejnych tematów? Zgadzam się, że faktycznie Wagner, że tak powiem, na początku jeszcze coś pokazał. Później no niestety zgasł. Być może jak on będzie miał z kimś grać, dojdzie ten zawodnik, już nie pamiętam, Jordao chyba, co tego, no może gdzieś tam tutaj będą z Wolskim wspólnie coś kreowali. No na pewno nie jest to Eddie Semedo. Natomiast no, mimo wszystko podobał się Luka, który ze dwa razy wyprowadził tą piłkę i fajnie z naszego pola.
i myślę, że warto stawiać na tego młodego chłopaka. Mam nadzieję, że trener Kędziorek nie będzie się bał, mimo że on ma 17 lat, tak samo jak w Górniku trener Urban stawia na młodego Szale i wcale się na tym nie zawodzi. Także mam nadzieję, że tych dwóch zawodników zobaczymy w meczu z Pogonią. No i Wagner, że zagra lepiej niż teraz w meczu z Krakowią. Filip? No, Wagnerowi ciężko było w takiej sytuacji się odnaleźć, no bo te piłki, jeżeli były grane, no to głównie górą. Takie sytuacje raczej ciężkie do opanowania piłki. Piłkarze Krakowi mocno go presowali od samego początku, gdy tylko znalazł się przy piłce, więc no, ciężki mecz dla niego. Na pewno zobaczymy, jak to w kolejnych meczach będzie. No, co do Wuskowicia, no to mówiłem wcześniej, że te wyprowadzenia piłki obiecujące. Mam nadzieję, że zagra z Pogonią na szóstce z konieczności i może nawet coś przy stałym fragmencie gry da, bo ma warunki niesamowite. Widać, że wielki chłop, silny i może to się też przydać, bo Krakowia, no co by nie mówić, nas zdecydowanie zdominowała też fizycznie. To też pod tym względem, nawet jakbyśmy grali 11-11, byłoby ciężko, a bez Roszy, no to już zupełnie fizycznie byliśmy pokonani. Nie mieliśmy tutaj okazji jakby podglądać osobiście Luki Wuskowicza w tych meczach sparingowych, natomiast Luka wystąpił w 45 minut w tym sparingu przeciwko Pilicy Białobrzegi. I Rafał tutaj pewnie więcej będzie mógł na ten temat powiedzieć, bo ktoś znajomy od Rafała tego Lukę widział i to były raczej takie dobre głosy, jeżeli chodzi o tego chłopaka. Naprawdę on nie odstawał w żadnym stopniu od tych zawodników. Ktoś powie, że tak, no to jest jednak tylko czwarty poziom w Polsce, że to jest inny poziom niż ten chłopak gdzieś tam miał do czynienia nawet w Hajduku. Natomiast no, trzeba tutaj mieć świadomość tego, że mówimy o bardzo młodym chłopaku, który za chwilkę będzie miał 17 lat, a ta dojrzałość piłkarska to takie, taka pewność siebie plus motoryka i fizyczność naprawdę wyglądała dobrze na tle seniorów i wydaje mi się, że w tym meczu z Krakowią, mimo tego, że wszedł w naprawdę bardzo ciężkim momencie dla zespołu, no to też widzę, że spory potencjał w tym chłopaku i wydaje mi się, że mogło go to troszeczkę przybliżyć do gry w pierwszym składzie. Nie, ja nie mówię, że to będzie teraz na tu i teraz w meczu z Pogonią, natomiast nie zdziwię się, jeżeli w przyszłości gdzieś za kilka meczów Maciej Kędziorek podjąłby tutaj taką decyzję, że na przykład zagramy na trzech stoperów systemem z wahadłami. I tutaj miejsce dla tego Luki, powiedzmy, znalazłoby się koło Rafy i na przykład Abrama. Rafał, nie wiem, czy chciałbyś tutaj coś dodać odnośnie Luki, bo rozmawialiśmy o tym chłopaku jakiś czas temu. Tak, tak. Ja nie miałem okazji oglądać go na żywo. Obowiązki służbowe i nie mogłem być na tych sparingach, ale rozmawiałem ze znajomymi, którzy byli, obserwowali ten mecz. I jeden z kolegów to jest sędzia, gdzieś tam były sędzia tutaj naszego okręgu radomskiego, gdzieś tam na poziomie powiedzmy Ligi Okręgowej, drugi to jest jeden z trenerów działający tu na radomskim rynku, więc chłopaki powiedzmy mają w miarę pojęcie o tym, jak rozwijają się młodzi zawodnicy, o tym w ogóle o piłce, więc oni ocenili go bardzo pozytywnie, mówili, że no w zasadzie taki bezbłędny występ na tle, tak jak powiedziałeś, co prawda trzecioligowca, ale trzeba brać pod uwagę, że chłopak ma 17 lat i pojawił się dopiero w Polsce, więc wszedł w pierwszym meczu, tutaj w meczu z Krakowią też uważam, że te kilka minut bardzo, bardzo pozytywny występ, zwłaszcza te gdzieś tam dwa rajdy do przodu, fajnie się zapuścił, fajnie włączył się do akcji.
więc jak na razie słyszę same pozytywne głosy na temat tego chłopaka. Zgadzam się tutaj z opinią któregoś z przedmówców, że no, widziałbym go w najbliższym meczu na pozycji numer 6, bo nie mamy tak naprawdę kogo tam wystawić, więc myślę, że on no, będzie taką opcją, alternatywą w tym meczu, chociaż trener może mieć też inny pomysł, nie wiem, postawić na Matosa, czy Bruno Jordão pojawi się już w środku pola, więc no, ciężko tak do końca jeszcze jakby decydować. Decyzja należy też ostateczna przecież do trenera, ale myślę, że no, taka mocna kandydatura na szóstkę w najbliższym meczu. No bardzo ciekawe, no ale faktycznie być może jest to jakaś alternatywa, biorąc pod uwagę, jak dużo będzie trzeba tutaj łatać na ten mecz z Pogonią i no chcąc czy nie chcąc, ten Maciek Kędziorek będzie musiał tutaj naprawdę bardzo pokombinować i pewnie będzie to skład mocno taki eksperymentalny, natomiast no, nie ma tutaj innego no innej alternatywy, tak? Rozsypało nam się w całości. Ten środek pola nam się w całości rozsypał. Ja sam osobiście jestem ciekaw, co tutaj się będzie działo, jakim zagramy systemem, kto w ogóle wybiegnie na szóstce bądź ósemce. No pewnie Bruno Jordão już zostanie dołączony do składu, bo jakby nie ma tutaj innej opcji. Będzie musiał dołączony zostać ktoś też z tych młodych chłopaków. Nie wiem, czy będzie tutaj Mikołaj Molendowski, czy ewentualnie Kuba Snopczyński może też gdzieś tam się pojawi na boisko. No, wiele zagadek, wiele znaków zapytania przed tym meczem z Pogonią Szczecin. Jeśli chodzi o ten mecz z Krakowią, to myślę, że tutaj chyba no, więcej już powiedzieć się nie da, że wszystko, co mieliśmy powiedzieć, to zostało wyczerpane. Ciężko oceniać ten zespół przez pryzmat tego, co zobaczyliśmy wczoraj, natomiast no, ja jeszcze tak tylko na podsumowanie jestem przede wszystkim zawiedziony tym, że zespół tak źle zareagował mentalnie, jeśli chodzi o to, co się działo na boisku. Mam wrażenie, że w dalszym ciągu brakuje takiego lidera mentalnego, który no, gdzieś tych chłopaków po prostu by w pewnym momencie uspokoił. Nie chciałbym się tutaj po raz kolejny powtarzać, bo niejednokrotnie na tych rumach to się tutaj pojawiało, że Rafał Wolski pomimo swojego całego talentu to nie jest taki zawodnik, który gdzieś tam by nie potrafił zatrzeć tą szatnią i chłopaków uspokajać, wręcz przeciwnie. To Rafał Wolski i ta sytuacja też była analizowana w Lidze Plus Ekstra, powinien wyrwać żółtą kartkę od sędziego, bo niezliczona była ta ilość dyskusji z arbitrami na temat pewnych sytuacji. Podobnie zachowywał się choćby Luizao, podobnie zachowywał się kilku jeszcze innych piłkarzy. Ja mam takie wrażenie, że cały czas mimo wszystko brakuje w tym Radomiaku kogoś takiego jak Leandro. Kogoś, kto po prostu by w pewnym momencie tą ekipkę ogarnął, który byłby takim łącznikiem pomiędzy tymi zawodnikami polskimi a obcokrajowcami, który by przede wszystkim krzyknął: panowie, nie dyskutujemy z sędziami, gramy. Ja mam wrażenie, że za dużo tego machania łapami, za dużo tych pretensji. Rozumiem, jak to wszystko wyglądało i że chłopaki może byli nabuzowani po tej sytuacji z Roszą, natomiast wydaje mi się, że no, powinno tutaj jednak być więcej piłki nożnej w piłce niż takiej dyskusji, takiego gestykulowania, które absolutnie tutaj zespołowi nie pomaga, a wręcz przeciwnie, podkręca tylko to, że później mogą się jakieś sytuacje gorsze dziać. A niech potwierdzeniem będzie tutaj po pierwsze sytuacja Michała Kaputa z czerwoną kartką, po drugie też taki faul Donisa ostry, który też się mógł skończyć różnie, skończył się na szczęście tylko żółtą kartką. Na szczęście bądź nieszczęście, bo jednak było to, jednak okazuje się, że jest to gdzieś tam w konsekwencji pauza. Także mi cały czas tutaj brakuje jednak lidera i no nie wiem, czy takiego zawodnika w kadrze mamy. Nie wiem, czy ktoś taki po prostu jest, kto mógłby tą
szatnię po prostu trzymać, a jeśli nie, no to jednak musi tutaj jednak wziąć na barki swoich odpowiedzialności to sztab szkoleniowy i trenerzy, żeby tutaj mentalnie wytrzymać. My tego mentalnie po prostu nie wytrzymaliśmy. Słuchajcie, jedziemy dalej. W międzyczasie odpaliłem sobie tutaj na Twitterze taką sondę, kto na pogoń w bramce, czy Kobylak, czy Majchrowicz. Za chwilkę taką sondę też odpalę na Facebooku, a będziemy sobie przechodzili, myślę, do tego meczu właśnie z Pogonią Szczecin, bo bardzo jestem ciekaw tego, jak wy byście ewentualnie widzieli skład na to spotkanie. I ciekaw jestem, jakie będą wasze propozycje, jeżeli chodzi o poszczególnych zawodników, także no tutaj myślę, że w większości, przynajmniej póki co, tutaj widzę, że stawiacie na Filipa Majchrowicza w bramce, ale to o tym sobie myślę, że tutaj też porozmawiamy, pogadamy sobie o bloku obronnym, o pomocy i oczywiście o tych napastnikach, także bardzo serdecznie was zapraszam do tego, byście gdzieś tutaj swoje składy może zaprezentowali. Bartek, widzę, że zgłaszasz się jako pierwszy, także powiedz, jak ty byś to ewentualnie na pogoń ustawił. No to jeżeli miałbym się zabawić tutaj w rolę trenera, to widziałbym to tak, że Majchrowicz w bramce, prawa obrona Grzesik, Rossi, Cichocki środek obrony, wiadomo, Abramowicz. No tutaj teraz ta pozycja środkowych pomocników, biorąc pod uwagę te problemy, no to Wózkowicz, Żordao, Semedo, Wolski, Wagner, no i Okoniewski na dziewiątce. No ciekawie, czy ktoś tutaj ma jeszcze propozycję swojej jedenastki ewentualnie? Jeżeli chodzi o mnie, to w bramce zostawiłbym mimo wszystko Kobylaka, bo nawet jeżeli Okoniewski jej wyjdzie na dziewiątce, to może być tam to jeden czy dwa występy i tak naprawdę do końca rundy będziemy musieli grać młodzieżowcem w bramce, więc lepiej, żeby ten chłopak budował się i łapał rytm meczowy. Nazwijmy to tak trochę może nieładnie, w meczu takim, którym wielu z nas no jeden punkt weźmie w ciemno, który z góry tak zakładamy, że raczej jesteśmy skazani na porażkę, więc no lepiej, żeby on tutaj zagrał, więc zdecydowanie Kobylak na pozycji numer jeden, Grzesik, Cichocki, Rossi, Abramowicz, Machado na lewej stronie, na prawej Lisandro Semedo, z przodu oczywiście Okoniewski i Wolski lekko cofnięty, no i środek pola, myślę, że tutaj Luka i w zależności od dyspozycji, bo to ciężko ocenić, albo Bruno Żordao, albo Thiago Matos. Filipie, jak ty to widzisz? Ja bym mimo wszystko zostawił Kobylaka w bramce, przynajmniej jeszcze na ten mecz z Pogonią, zobaczył, jak on zareaguje i na dziewiątkę spróbowałbym Leo. Niestety Okoniewski, wydaje mi się, że może na ostatnie pół godziny, ale to nie jest chyba jeszcze poziom ekstraklasy. I w środku pola Wózkowicz, no i w zależności od tego, jak będzie wyglądał albo Żordao, albo Matusz. Bartek, widzę, że tutaj się zgłaszasz. Czy chciałbyś wprowadzić jakąś korektę? To znaczy tak, no spodziewam się, że będzie bronił Kobylak. Natomiast jak zapytałeś mnie, jakbym ja to widział, no to dlatego wskazałem Filipa. Natomiast no oczywiście Okoniewski odrobił teraz 45 minut w tej drugiej połowie, natomiast trzeba pamiętać, że my w tych trzech pierwszych meczach graliśmy bez młodzieżowca. Teraz wychodzący Konieckim teoretycznie moglibyśmy sobie, ale tak jak mówię, tylko teoretycznie pozwolić sobie na ruszadę w bramce, natomiast to też trzeba pamiętać, że to by było dosłownie na chwilę i teraz pytanie, czy w ogóle byłby sens odnośnie Kobylaka. No to ja pamiętam przecież w poprzednim sezonie jego potężnego babola w meczu z Wartą u siebie, kiedy piłka przeszła mu pod stopą. No a tydzień później pojechaliśmy na Widzew i zagrał chyba najlepszy mecz w swoim życiu, więc
Czasami taka szybka rehabilitacja jest czymś naprawdę dobrym, a czasami jest tak, że trzeba byłoby posadzić tego zawodnika na jeden mecz, dać mu trochę odpocząć. I wtedy mogłoby to też zadziałać, ale tak jak mówię, no, nie znam się tutaj kompletnie na psychologii i ciężko mi powiedzieć, która opcja byłaby lepsza. Natomiast tak, no tak spodziewam się, że jednak będzie bronił Kobylak. Wiecie co, jak sobie tak posłuchałem tutaj odnośnie składów, które proponujecie, to jedno co zauważyłem, to jest to, że nikt z was nie wymienił w ogóle nazwiska Luisa Machado. A ciekaw jestem, bo jednak, no, jednak Luis wraca. Ja cię poprawię. Ja jakby wymieniłem go na lewej stronie. A przepraszam, a tak, Lisandro, faktycznie u ciebie. A u ciebie tak. Ja osobiście tutaj Machado widziałbym w pierwszej jedenastce, choćby dlatego, że jednak no, jest to taki nasz żołnierz, można powiedzieć, i wydaje mi się, że Luis tutaj bardzo może pomóc zespołowi w grze defensywnej też, bo on to potrafi. I byłbym w stanie tego Wagnera nawet postawić na pozycji numer 10 za Krystianem Okoniewskim, natomiast chyba tutaj jednak zgodziłbym się z Filipem bodajże, który powiedział, że tutaj, no nie wiem, czy Krystian mimo wszystko od pierwszych minut, czy może spróbować Leo. Tutaj też jest kwestia tego, jak Leo wygląda, jeżeli chodzi o fizykę, tak, o to, o jak on siłowo wygląda, czy dałby radę po prostu całe 90 minut zagrać. No duży orzech do zgryzienia dla trenera Macieja Kędziorka. Myślę, że będzie tutaj się naprawdę sporo działo w najbliższych dniach, jeżeli chodzi o szatnię. Będzie na pewno dużo rozmów w sztabie szkoleniowym i tych wariantów będzie na pewno kilka. Ciekaw jestem właśnie, czy ci nowi zawodnicy, którzy dopiero co dołączyli do naszej kadry, czyli Bruno Jordão i Guilherme Zimowski, czy oni dostaną jakieś szanse w tym meczu. No i też będziemy na pewno czekali na to, co przyniosą kolejne dni, jeżeli chodzi o transfery, czy faktycznie w ten wtorek pojawi się napastnik, a jeśli tak, to jaki to będzie napastnik, o jakiej charakterystyce i czy będzie to zawodnik, który przyjedzie z tak zwanej przysłowiowej plaży, czy też może faktycznie będzie to taki ktoś, kto będzie mógł od strzału wejść do pierwszego składu, no i inne transfery, tak? No zobaczymy. Ciężki orzech do zgryzienia i myślę, że nikt tutaj chyba nie chciałby być w butach trenera Kędziorka przed tym meczem z Pogonią Szczecin, ale z drugiej strony wiedząc, jak Pogoń dzisiaj zagrała ze Śląskiem Wrocław, wiedząc, jaki tam był wynik, to wydaje mi się, że tutaj absolutnie nie będzie nic do stracenia. Jak ktokolwiek by w piątek nie wybiegł w tym meczu, to może tylko zyskać, a nic nie straci. Tak samo patrząc tutaj z pozycji trenera, nie ma tu absolutnie nic do stracenia. Wiemy doskonale, że ten skład jest rozbity. Ja jestem tylko tak ciekaw waszej jeszcze opinii na temat tych młodzieżowców. Czy wy uważacie, że tutaj ktoś z tych młodych zawodników ma realną szansę zagrać? Czy to w pierwszym składzie, czy choćby w jakimś dłuższym wymiarze czasowym w drugiej połowie? O Krystianie sobie powiedzieliśmy, jakby tutaj to jest bardzo prawdopodobne, że on się pojawi nawet w wyjściowym składzie, ale bardziej jestem ciekaw, jeżeli chodzi tutaj o takich zawodników jak Kuba Snopczyński, czy chociażby Mikołaj Molendowski, czy wydaje wam się, że oni tutaj mogą się pojawić w ogóle na boisku w tym meczu? Znaczy ja, wydaje mi się, że Kuba powinien się pojawić już w Krakowie. No przegrywaliśmy już chyba 5 bramkami i wszedł Leo na boisko, ale myślę, że powinien jednak wejść Kuba, powinien dostać mimo wszystko
szansę złapania tych paru minut. Tu już nie było różnicy, czy my strzelimy jedną bramkę, czy Krakowia strzeli bramkę. Dla Kuby byłoby to ważne zarówno w kwestii mentalnej, tego, że złapał kolejne minuty, jak i w samej kwestii takiego rozwoju piłkarskiego, tak? Pograć parę minut. Dodatkowym atutem pewnie byłoby to, że złapałby parę minut do tego licznika liczby minut młodzieżowców, który cały czas gdzieś tam mamy bilans ujemny. Więc myślę, że no Kuba powinien dostać już szansę w Krakowie. No, to nie nastąpiło. Myślę, że z tych zawodników młodych to no, poza Krystianem Okoniewskim, który ostatnio dostaje regularnie te minuty i teraz jakby no, ze względu na brak napastnika prawdopodobnie jest duża szansa, że wyjdzie w pierwszym składzie, to myślę, że Kuba tym, co tam prezentował, z tego, co mówił trener i osoby z kręgu Radomiaka, no to zdecydowanie powinien dostać szansę i parę minut. Jeżeli chodzi o Molenduskiego, no to występ z Pilicą Białobrzegi, tak jak mówiłem, nie obserwowałem go, ale no osoby, które ze mną rozmawiały, oceniły go trochę negatywnie, tak dość sztywno zestremowany, więc nie wiem, czy w takiej trudnej sytuacji to będzie moment, żeby on teraz jeszcze dostał jakieś minuty. Ale Kuba Snopczyński myślę, że warto by było gdzieś tam zaryzykować i szkoda, że to nie nastąpiło w Krakowie. No tutaj się zgodzę, bo masz rację faktycznie, Rafał, już był taki moment w tym meczu, że w zasadzie nie było nic do stracania, natomiast no, tutaj trener Kędziorek mówił jednak na konferencji, że próbował ofensywnie jeszcze troszeczkę podratować w przerwie, że jednak no, zagrał wabank, licząc na to, że może jeszcze uda się chociaż strzelić tą bramkę kontaktową i coś później się będzie wydarzyło, stąd pewnie taka, a nie inna decyzja. No dobra, słuchajcie, będziemy kończyli w takim razie, bo wydaje mi się, że tutaj wiele tematów zostało poruszonych. Ja muszę przyznać, że naprawdę jestem bardzo zbudowany dzisiejszą frekwencją, bo tak szczerze powiedziawszy, trochę się obawiałem tego dzisiejszego rumu, że jednak będzie was mniej, że no ciężko będzie zabrać wam głos po takim ciężkim meczu, jak to było, jaki widzieliśmy wczoraj. Wiem, że wiele osób naprawdę mega gdzieś tam podłamanych tym wszystkim. Bardzo wiele głosów pojawiło się, że to może być początek jakiegoś kataklizmu, natomiast ja chciałbym tutaj zaapelować, żebyśmy jednak nie panikowali, żebyśmy jednak w miarę możliwości pojawili się w piątek na tym stadionie i dali maksymalne wsparcie tym chłopakom, bo oni tego wsparcia w tym momencie potrzebują naprawdę jak nigdy wcześniej, jak nigdy chyba wcześniej. Nie przekreślajmy tu, broń Boże, jakichś nazwisk, nie przekreślajmy tutaj na tak wczesnym etapie sztabu szkoleniowego, dajmy im ten kredyt zaufania i tak jak powiedziałem, może to nawet lepiej, że taki kubeł zimnej wody wpadł nam po prostu teraz, niż miałoby się to wydarzyć za kolejek 5 czy 6 w jakimś takim meczu bardziej ważącym się, jeżeli chodzi o te niższe gdzieś tam pozycje w tabeli, także no cóż, w piątek na mam nadzieję, że licznie pojawicie się na stadionie ci, którzy mogą i po prostu dajmy tej ekipie kredyt zaufania, bo oni naprawdę na to zasługują. Tutaj zgłaszacie się, Filip, oddaję ci głos, później Rafał. Dokładnie, wszyscy na mecz w piątek. Widzę, że mamy 4000 biletów jeszcze do sprzedania, więc na razie się nie zapowiada jakaś wielka frekwencja, więc namawiajcie znajomych, rodziny i wspieramy wszyscy drużynę, bo to tylko pierwszy mecz, wszystko się może odmienić jeszcze. Rafał? Słuchajcie, ja dzisiaj no, trochę smsowałem z trenerem Kędziorkiem
i jakby z różnych względów nie mogę wam przytoczyć tego, o czym pisaliśmy, ale chciałem przeczytać jedno zdanie i myślę, że trener nie będzie miał nic przeciwko tu w kwestii też między innymi tego wypełnienia stadionu i tego wsparcia dla drużyny, dla Zielonych, więc cytuję. Dzięki wielkie dla kibiców. Byłem pod wrażeniem ich dopingu. To był wczoraj jedyny jasny punkt, jeśli chodzi o Radomiaka w Krakowie. Wiem, że trener bardzo docenił postawę wszystkich kibiców, którzy byli w Krakowie. To, jak mocno wsparli, zwłaszcza nie tylko przez cały mecz, ale to, jak wsparli drużynę po meczu. I wiem, że trener naprawdę bardzo chciałby podziękować wszystkim kibicom i na pewno liczy na wsparcie zarówno trener, jak i cała drużyna w najbliższym meczu, więc postarajmy się wypełnić stadion do pełna, wesprzeć dopingiem, nie patrzymy na wynik i tak jak dzisiaj fajny post zrobił Chris, w którym napisał cytat Paulo Coelho. Nie wiem, czy wszyscy czytaliście, ale on brzmiał, cytuję, jeśli nie potrafisz znieść mnie, kiedy jestem najgorszy, to nie zasługujesz na mnie, kiedy jestem najlepszy. Więc bez względu na to, czy jest dobrze, czy jest źle, wspierajmy Radomiaka i bądźmy na najbliższym meczu. Igor? No ja tutaj już tak słowem zakończenia, pół żartem, pół serio, grzechu kupuj bilet Ryanaira, przylatuj, może odmienisz losy, może będziesz jakimś takim osobą, która przychyli tutaj wynik na naszą stronę. No niestety, akurat w ten weekend nie mogę, ale gdzieś już sobie tutaj w głowie układam, żeby może w marcu, może w kwietniu udało się na jakiś mecz przylecieć, także na pewno. Słuchajcie, tyle z mojej strony, tyle z naszej strony. Jeszcze raz dziękuję serdecznie wszystkim za udział w dzisiejszym roomie. To bardzo ważne i to jest bardzo budujące, że pojawiacie się tak licznie. Mam nadzieję, że na kolejnych roomach spotkamy się tutaj ponownie. Mam nadzieję, że spotkamy się przede wszystkim w dużo lepszych nastrojach i będziemy mogli sobie sporo pozytywniej porozmawiać o tym, jak wyglądał mecz Radomiaka, ponieważ wiem, że klub i piłkarze gdzieś tam nas od czasu do czasu słuchają, także jeszcze raz, chłopaki, jesteśmy z wami, drużyno, jesteśmy z wami i idziemy do przodu. Teraz może być tylko i wyłącznie lepiej. Tyle z mojej strony. To był inauguracyjny Radomiak Room w 2024 roku. Grzegorz Nowocień pod Gołębnikiem. Kłaniam się nisko i spokojnej końcówki niedzieli. Trzymajcie się, dobrej nocy. Hej. Dobrej nocki wszystkim. Cześć.